Na terenie między Gościnem a Mołtowem mieszkała na przełomie XV i XVI wieku rodzina szlachecka von Grabs. Była to niemiecka szlachta mająca tu swój dwór. Von Grabs mieli dwoje dzieci, syna Helmuta i córkę Katarzynę. Rodzina cieszyła się ogromnym szacunkiem w okolicy. Gdy Katarzyna doszła do pełnoletności, zaczęto myśleć o jej zamążpójściu. Jednak dziewczynie nie było to w głowie. Częściej można było ją spotkać wśród ubogich lub na modlitwach w kościele, niż na balu. Po śmierci rodziców przejął rząd brat Katarzyny, który szybko dał się poznać jako rozrzutnik i hulaka. Szybko więc zaczęły się konflikty między rodzeństwem. Panie bracie, ludzie dookoła mówią, że za dużo pieniędzy przeznaczasz na zabawy i hulanki. Ludzie głodują, kościół w potrzebie, a ty marnotrawisz majątek. Pani siostro, doszła pani ciągle w narzekach. Nie chciała pani wyjść za mąż? Wyślę panią więc do klasztora. Z daleka od Gościna, żeby mieć już spokój od ciebie. Cały dwór rozbuduje. Bale huczne i głowy będę urządzał. Cała szlachta będzie chciała w nich uczestniczyć. A najpiękniejsze szlachcianki będą czekały na zaproszenia. Pieniędzy na kościół i biednych nie da. A ty idź teraz spakuj przyrodzianki, jutro wyjedź. Lecz ja nie mogę wyjechać. Ja tu jestem potrzebna. Ludziom złożyłam wiele obietnic. To moja ostateczna decyzja. Boże, co uczynić? Nic nie jest w stanie zmienić postanowienia tego butnego człowieka. On nie może zostać panem rodu. Muszę ten czyn wziąć na swoje sumienie. Skoro jutro mam wyjechać, rozstajmy się dzisiaj w zgodzie. Proszę na wizję. Mam nadzieję, że cię strachowało. Katarzyna skazana została za ten czyn, czyli otrucie brata na śmierć przez łamanie kołem. Jednak jej wyjątkowa pobożność i dobroć zostały wzięte pod uwagę i zamieniono karę. Katarzyna musiała odbyć pokutę, jaką była pielgrzymka pieszo do Ziemi Świętej ze złamanym kołem, symbolizującym jej hańbę. Po powrocie do Gościna Katarzyna odzyskała swe rodowe włości, a większość pieniędzy przeznaczyła na potrzeby kościoła i ubogich w Gościnie. Pozostał po niej kamień, przy którym została pochowana nad rzeką Gościnką, nieopodal swego pałacu. Obecnie kamień ten znajduje się w centrum Gościna, obok nowego budynku kościoła. W połowie XVII wieku w okolicach Łobza i Reska mieszkała szlachecka rodzina Borków. Wywodzili się oni od rycerza pochodzącego z Kołobrzegu. Borkowie byli rodem tak starym jak Griffithi, cenionym na Pomorzu. Otto Bork, mieszkający w rodowej siedzibie Strzemiele, miał troje dzieci. Najmłodsza córka Sydonia była wyjątkowo piękna i inteligentna. O tej pannie na całym Pomorzu opowiadano, że urodą i sposobem bycia dorównuje księżniczkom. Ojciec wysłał ją do zamku w Wołogoszczy, gdzie została dworką księżny Amelii, żony księcia. Wkrótce na dwór wrócił młody książę Ludwik Ernest, który zachwycił się piękną panną i dołączył do grona zalotników. Witaj, panno Sydonio. Liczę, że poświęcisz mi swój czas. Kiedyś na balu byłaś najpiękniejszą damą. Książę, karmisz mnie tymi swoimi cukrowymi słówkami, ale musisz pamiętać, że serce niewieści jest bardzo wrażliwe. Raz zauroczone postacią szlachetnego mężczyzny, kogo innego już nie pokocha. Sydonio, żadna z księżniczek się nie może do ciebie równać. Moje serce bije tylko dla ciebie. I tak już pozostanie. Wkrótce, gdy miłość tej pary wyszła na światło dzienne, zabroniono księciu małżeństwa ze szlachcianką i wybrał dla siebie na żonę niemiecką księżniczkę. Piękna i dumna Sydonia wyjechała z Wołogoszczy. Opuszczam ten zamek, który jest świat.
się, gdy ona chciała wam się oddać całym sercem. Zanim minie 50 lat, cały ród Grewitów wyginie. Taka to będzie moja zapłata w tym domu. Mijały lata. Sydonia mimo swej urody nigdy nie wyszła za mąż. Po śmierci ojca razem z siostrą tułały się po Pomorzu i procesowały o należny mi spadek. Po wielu latach osiadła w klasztorze dla ubogich szlachcianek w Marianowie. Tam szybko swą dumą, wzniosłym sposobem bycia, zniechęciła do siebie inne siostry zakonne. Interesowała się zielarstwem, rozmawiała ze zwierzętami. Słyszałaś, siostro, że znów pod klasztorem słychać było w nocy wycie i błyskały ognie, a dziś już znów padło bydło? To pewnie przez Sydonię. Nie minęły dwie niedziele od śmierci pastora, który pił wino z jej piwniczki, która dodawała zioła. Tak, to przez nią. Zawsze tak się dzieje, gdy ktoś narazi się z Sydonii. Zaraz coś złego go spotyka, a to pies go gryzie, a tu dziecko zachorzeje. Taka dumna i wyniosła, by tylko rządzić chciała. Chodzi nocą do niej, do tej starej wiedźmy, zielarki. Razem wyprawia jakieś gusła. Wygnać ją stąd, zanim wszyscy tu poumieramy. Wygnać razem z tym psem i kotem, w którym mieszka szatan. Nielubiana przez mieszkańców Marianowa, dręczona przez rodzinę, która chciała jej się pozbyć, została zabrana do Szczecina, aby odbył się jej proces. Od czasu, gdy bywała na dworze, umarli w krótkim czasie liczni książęta z dynastii Gryfitów. Młodzi, wcześniej rzadko chorujący, schodzili z tego świata bezpotomnie, bo ich żony nie mogły mieć dzieci. Panujący wówczas książę Franciszek liczył, że zabicie czarownicy odwróci klątwę. Przyznaje się do zarzucanych jej 74 czynów i skazana zostaje jako czarownica na śmierć. Jako, że jest szlachcianką, najpierw kat zetnie jej głową. Potem zostanie spalona, a prochy zostaną rozsypane na polach. Wyrok zostanie wykonany z rozkazu księcia Franciszka. Minie wiosna, a wasz książę pójdzie wraz za mną! Wyrok wykonano w 1620 roku. Książę Franciszek zmarł, nie doczekawszy wiosny.
a ostatni z rodów Gryfitów zakończył swe życie w 1637 roku. Był to Bogusław XIV, ostatni władca państwa pomorskiego. Tak wypełniła się klątwa Sydonii.